W toku śledztwa wszczętego 15 czerwca zabezpieczony został materiał dowodowy, który pozwolił prokuraturze przedstawić zarzut kierującej pojazdem, zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierowała pojazdem znajdując się po użyciu środka psychotropowego oraz kierowała tym pojazdem z prędkością przekraczającą 125 km na godzinę, w związku z czym straciła panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechała z jezdni, uderzając w barierę ochronną, a następnie doszło do wywrócenia auta, w wyniku czego śmierć poniosła jedna z osób jadących tym pojazdem, a drugi z pasażerów doznał obrażeń w postaci złamań. Czyn, który został zarzucony podejrzanej, jest zagrożony karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności i w związku z tym, że jest, grozi podejrzanej surowa kara, a także z obawy matactwa, realnie uzasadnionej obawy matactwa, prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i 2 lipca orzekł o zastosowaniu tego środka na okres 2 miesięcy.